Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kilka teraz informacji o nadchodzących misjach. Pojawiło się tu to już jakiś czas temu. Przede wszystkim, no wiadomo, mamy rocznicę zakończenia wojny, więc będzie tutaj się działo. Trzy nowe czołgi premium zostaną wprowadzone. Cromwell Berlin, później IS-2 i Rudzielec. Oczywiście jak tylko to się pojawi w sklepie, no to słuchajcie, zrobię materiał. Rudzielca kupię, a czy kupię Isa 2 i Cromwella? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Natomiast, no, rudy kurka musi być. Ale co związane z tym rudym? Mianowicie okazuje się, że na tych czołgach są dosyć ciekawe bonusy, a przynajmniej te bonusy będą trwały, zaraz zobaczymy, od 7 maja do aż 19 maja. Jeżeli wygramy bitwę, na przykład Rudzielcem, plus znajdziemy się wśród 10 graczy najlepszych w swojej drużynie, co jest, to znalezienie się wśród 10 graczy nie jest trudne, natomiast wygranie bitwy to już różnie jest. No ale mamy 50%, czyli co drugą bitwę będziemy dostawać współczynnik doświadczenia razy 5. Słuchajcie, czyli świetna sprawa, jeżeli ktoś będzie chciał sobie podszkolić załogę. I tak zaroi się od rudzielców na polach bitew, moim zdaniem. I każdym właściwie z tych czołgów, i Isem dwójką, i Kromką, będzie aż do 19 maja doświadczenie razy 5 za każde zwycięstwo, jeżeli znajdziemy się w pierwszej dziesiątce. Super, moim zdaniem super sprawa. Szkoda, że nie ma jakiegoś bonusu do zarabiania, prawda? Nawet zamiast tego doświadczenia wolałbym na przykład, żeby plus 100% było przez tam chociaż kilka dni. To by było dosyć ciekawe, ciekawe jakie sumy można było wykręcić. Dalej, oczywiście jest misja parada wojskowa wielostopniowa i tu jest bardzo, bardzo ciekawa nagroda. Jeżeli ukończymy pierwszą, czyli chyba zalogować się tylko wystarczy. Aha, jedną bitwę, no bo misja ukończona dowolnym pojazdem. 8 maja, wtedy mamy jeden dzień premium. Jedziemy dalej, wyzwanie pierwsze parady wojskowej, co tutaj trzeba zrobić? 15 bitew trzeba wygrać oraz znaleźć się wśród 10 graczy i dostajemy osłoniętą optykę. Myślę, że to jest bardzo proste też do zrobienia. Mamy na to od 8 do 12 maja. 4 dni, słuchajcie, czyli to, no nie wiem, po 4 wygrane, czy tam, no, po 4 wygrane dziennie. Także to jest pryszcz. Dostaniemy tą osłoniętą optykę. Następnie mamy wyzwanie drugie, parada wojskowa i zdobyte doświadczenie musi być 50 tysięcy. Oczywiście, jeżeli będzie razy 5, a uwierzcie, że na pewno będzie razy 5, i dostaniemy za to skrzynkę z narzędziami. Ale jeżeli zrobimy to wszystko, tak jest, jeżeli ukończymy tą poprzednią, czyli wyzwanie numer 2 i pewnie numer 1, dostaniemy czołg Tetrarch, słuchajcie, tak jest. To jest czołg, który dawno, dawno temu był dostępny, później do jakichś zestawów był dołączany, a teraz będzie go można wygrać właśnie w tej misji. No zobaczymy. Mam nadzieję, że zagości kolejna maszynka w moim garażu. A gdyby ktoś nie wiedział, tak, prezentuje się czołg Tetrarch. Bardzo, bardzo fajna maszynka, dosyć szybka. Największa zaleta to jest działo. Przypominam Wam, że to jest poziom drugi, kurka. A jeżeli chodzi o poziom drugi, tam działa są nie za dobre. Natomiast tutaj, zobaczcie, szybkostrzelność 21, czas przeładowania 2,71. Mamy celność 0,38. Czas celowania 2,19 i na zwykłych pociskach mamy uszkodzenia 45 przy penetracji 64. To jest coś fantastycznego, ale największy ewenement jest oczywiście na pocisku goldowym, bo ma on 121 penetracji. Bardzo fajny czołg do tępienia na przykład T-18, uwierzcie mi. Dobra. Pewnie jak go zdobędę, a na 100% zdobędę, to będzie oczywiście pod lupą, no bo na razie nie mam tego czołgu w garażu. Dodatkowo ci, którzy byli na
WGL, czyli to mamy takie misje. Moim zdaniem tych misji jeszcze będzie więcej, tu jeszcze coś przybędzie. Na 100% praktycznie. Jestem przekonany, zniżki i tak dalej. Bo to jednak duża rocznica. Oczywiście kto był i kodzik tam sobie podbił, to dostał już czołg od Wargamingu AMX-1357. No, zobaczymy, czy to fajna maszynka. Bitwę zamierzam zrobić jakąś na dniach. Na razie nie chce mi się grać tym czołgiem. Sprawdźcie sobie, czy również dostaliście dostęp do World of Warships. Pamiętajcie, dostępu nie dostaje się w formie kodu, tylko zobaczcie, czy po prostu ze strony World of Warships odblokowała wam się możliwość, oczywiście po uprzednim zalogowaniu, możliwość ściągnięcia gry. Jeżeli tak, no to witajcie w World of Warships. Okej, i to tyle. Króciutki news, ale newsów jeszcze dzisiaj będzie więcej. Żegnam się z wami i do usłyszenia.